Dzień dobry, moje misie kolorowe. Witam was w kolejnym odcinku z GeoGuessera. Słuchajcie, zrobiliśmy taki challenge'ik na odcinku dla wspórników, że zrobiliśmy 30 sekund bez ruszania się. Tylko 30 sekund mamy na decyzję i bez ruszania się na całym świecie. Dodatkowo dostałem mapkę od Marcina99, dziwne miejsca 1, na których jest bardzo dużo tych miejsc. Bardzo jestem ciekaw, jak nam pójdzie. Sprawdźmy to. Dzień dobry, Kulfan. Ja tu mam wielki komunikat, że zostajesz wyzywany. A nie, zostałem wyzwany, dobra. Dzień dobry. No bo wyzywany to też. Oferta w ogóle, promocja dotycząca awatara. Świetnie, ale ja nie potrzebuję awatara, ani trochę mi nie jest potrzebny do szczęścia. Także cóż, 30 sekund, bez ruszania możemy się tylko obracać i przybliżać. Sprawdźmy, jak nam w 30 sekund pójdzie. 3, 2, 1, rozpocznij grę. To wygląda jak Poznań. No trochę tak, szukam jakichś charakterystycznych. Nie ma nic charakterystycznych. Wiesz co, no jest trochę charakterystycznych rzeczy. I ja bym obstawił, kurde, tutaj. 7 sekund mam do końca. Jest troszeczkę charakterystycznych rzeczy. O, i prawie Poznań. 325 km od celu! No ja bang! Ja podobnie tylko 5,5 tysiąca. A nie widziałeś tego pana o zdecydowanie ciemniejszej karnacji i ubiorze specyficznym? Nie. A idzisz. Bang! Kurna! To było. Ja w ogóle zaznaczyłem nowe New Delhi, a to była. Nie, dobra, to było New Delhi, a ja zaznaczyłem gdzieś po prostu w Indiach. Ja się zaznaczyłem po prostu w Indiach. Bang! 3, 2, 1, next. Ojej. No kurde. Nie mam pojęcia, gdzie to może być. O, byłem bliżej. Ajajajajaj, 604 km. No, byłem bliżej, bo tam się zaznaczyłem gdzieś Kentucky na początku. Cleveland. Szukać, o nie. No ja tak Nowy Jork, myślałem, że to będą przedmieścia Nowego Jorku gdzieś, albo Filadelfii, tak właśnie, tak mi, kurde, tak mi... A to Cleveland było, no. No ale i tak jest nieźle, nie? Szukam. No, teraz trzy, stany. 2, 1, next. Więc kraj teraz trafiłem. Okej, okay, ale ja się tak zastanawiam najbardziej, gdzie są te dziwne miejsca, bo na razie to widzę normalne miejsce. No, pod mostem na przykład jesteś, ty jest. Ale nie pasuje mi to coś strasznie. Czemu ci nie pasuje? Bo... Czekaj, wej, to tu gdzieś bardziej. No nie! To znowu były Indie. A byłem w Lucknow tam zaznaczony i ale... i w ostatniej chwili bo zobaczyłem takie dziwne krzaczki, nie? No właśnie ja też i one mi bardziej Tajlandię przypomniały. No właśnie też się przerzuciłem tam na tamte krajony, Tajlandię, Kampoczę. Też jest w porządku Indie, nie? Po tych tuktukach tak... Ale ja widzę, że tutaj będzie... Ja już widzę, że te dziwne miejsca to wszystko będzie w tych samych miejscach. Wiesz? No, jeżeli drugi raz Nowe Delhi trafiamy na 50 coś tam pozycji? 50 tysięcy coś tam pozycji? To się udało przypadkiem, no. No dobra, no to sprawdzimy. 3, 2, 1, next. Ale zepsułem, byłem blisko i to na to raczej nie będą Indie. No, mam pomysł jakiś tam. No ja kompletnie. Ale powiedzmy... Jezu, 800... Kurna, niech będzie! Niech będzie tutaj! O ty... Nie użyć trafił. 85 km! Jak? Ja... Nie, ty oszukujesz, ty znasz tę mapę na pamięć tego. 50 parę tysięcy pozycji znam na pamięć, świetnie. Ohio. Zaznaczyłem Ohio. Na pewno.
Jakim cudem? No bo, że to Stany Zjednoczone, to przecież było widać jak cholera, no te skrzynki przy drodze i w ogóle. Ja skrzynkę zobaczyłem dopiero w ostatniej chwili, wiesz? Aha. Właśnie tu jest ten problem, nie? Ale wiesz co, widziałem, że to będzie taki bardziej ten taki, wiesz, ten nie najcieplejszy klimacik, mówię, kurde, no... Koło Chicago, coś tego, między Waszyngtonem, Nowym Jorkiem, Chicago, mówię, dobra, wale w środek, nie? No, szukista, mapę pod siebie ustawić. Następną bierzemy Divers World, bo tutaj, no... 3, 2, 1, next. Powodzenia. Chciałeś dziwne miejsca, to masz dziwne miejsca. No tak, tak. Wiesz co? Pójdę swoim tokiem myślenia. Czekaj, a najlepiej to tutaj. Ja mam przynajmniej 77 punktów, bo zaznaczyłem się w Indiach, w New Delhi! A tu jest miejscowość Jeju. Jezus, a to jest w zasadzie... Czekaj... Jeju, do! To jest koreańskie, nie? Chyba tak, nie mam pojęcia. No raczej koreańskie niż japońskie, no bo to tak... Kurde, no nie wiem. Nie, to są koreańskie znaczki, zdecydowanie. Mówisz? Niż japońskie. Tak, na 100%. O, przecież takie, no nie wiem. Gdzie judo, no! Gdzie judo! Gdzie to judo? Gdzie judo? No, pokaż wyniki. No daj zostawienie. Spokój, zrobiłem chociaż 5 tysięcy. Chociaż z 5 tysięcy! Spokój! Chcesz jeszcze raz na dziwne miejsce, czy idziemy na Divers World? Tak, ja chcę zejść później 3000. Dobra, to lecimy z kolejną rundą. Słuchajcie, pomyliłem się, tu jest 150 tysięcy lokalizacji, nie 50 tysięcy. Także tak, ustawiłem pod siebie i się nauczyłem wszystkiego na pamięć. Mm-hmm. 3, 2, 1, rozpocznij grę. Poniżej 1000 punktów challenge. Gdzieś tu, ale... O, to coś jest. Gdzie jest? Jeden przecinek 8 kilometra. Kurwa, nie mogą tej Kolumbii cholerny. To nie jest Kolumbia, tylko Kolumbus. Kolumbus w zasadzie. No, ale otrzymałem nową odznakę i jestem 355 kilometrów, nie tak źle. O, a tutaj jest Detroit, Become Human, zobacz, no. A w ogóle swoją drogą zapraszam serdecznie, bo widzę, że się niewielu osobom wyświetlają moje shortsy, bo zacząłem serię wrzucać, bo PlayStation 5 automatycznie zapisuje, kiedy wrzuci, znaczy kiedy zrobi się platynę. I zapisuje krótki filmik ze zrobienia tej platyny. Tak, i shortsy wrzucam po prostu ze zrobienia platyn. Na razie wrzuciłem już kilka, więc... Nie widziałem ani jednego. No właśnie, bo widzę, że mają po 400 wyświetleń, nie? Także no po prostu się kompletnie nie wyświetlają. Ale zapraszam, żeby sobie zobaczyć, bo taka seryjka, mówię, kurde, mnie to nic nie kosztuje, żeby to zrobić, 1,8 km. Ja pierdzielę, jaki jestem w to dobry. 3, 2, 1, next. Ej. Gdzie ta wyspa była? ale mówię ci, że ten, że... Jak, tu pociągnął już to jeju. Ja ci mówię, że to jest, że to są praktycznie cały czas te same lokacje z tego, co widzę takie w tym momencie. Takie też nasze wrażenie, no. Także trzecią rundę to pociśniemy już na pewno po Divers World, co? Bo to takie jest dziwne, cholernie dziwne. Chyba, że to nie będzie jeju. Nie no, przecież jest identyczny sznurek nawet i identyczne drzewa, no to musi być jeju, no. 6,1 km, no. Jej, w końcu zrobiłem punkty. Będziesz miał powyżej 5000. No, jest nadzieja, no. 3, 2, 1, next. Nie, ale to takie jest... Mhm. O, sztyw dupka. No dobra. Znaczy, dobra. Już wiem, gdzie jestem. Mówisz? No pewnie.
Znowuż tam koło Ohio? Tak. Czekaj, gdzie to Ohio było? Tu, gdzieś. Próbuję. Zobaczymy. Gdzie Ohio? Czy to Indie? No weź! Nie, co? To Meksyk! A no dobra, czyli jednakowoż nie zawsze jest w tych samych miejscach. A byłem na pograniczu Stanów i Meksyku zaznaczony, nie? Bo tak coś mi ten... A ja znowu Indie, bo te palmy i tak dalej, taki wszechobecny syf, no to... A to Gwatemala w ogóle była nawet, nie? No. A proszę. Zobacz, w ogóle nie, no pewnie, że można znaleźć restaurante La Vina. No jasne. Gdzieś w ogóle na wypiździejewie dolnym, no czemu nie? Hmm. Dobra, 3, 2, 1, next. Tu miałem 0 punktów. O! To jest do mojego talentu. No to teraz już... Może ty w życiu. Bo ja kompletnie nie wiem, gdzie to może być. O, tu jest jakiś... O nie. Tak jak to latuje, ale... Ale nie wiem. Czekaj, nie. Wait, to nie. Czekaj. Ja idę dalej swoją teorią. Kurde, a miałem tam kliknąć ten New Delhi, nie? 7,4 km. Mhm. Ja mówię, ja idę swoją teorią, nie? Że no. to jest po prostu nasrane takich samych map. Chyba tak, no. 3, 2, 1, next. Próbuję tego w tej rundzie. Także mamy Gwatemalę, Indie, Koreę, Stany Zjednoczone. No dobra, tu mamy Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych zwróciłem uwagę, że jest cały czas Ohio. Dobrze, gdzie jest Ohio? Bo było Cleveland, był Columbus. Także ja pomiędzy Cleveland a Columbus się wszczeliwuję. Zobaczysz, że moja teoria ma sens. Mhm, jest to wielce prawdopodobne. No bo, no, dobra, no i... No. 90 kilometrów. 69, aha, 69, aha, a byłem sam. Pokaż wyniki. Wow, prawie 20 tysięcy zestawienie, a ty prawie 15 tysięcy. Wow. No ja gdybym wiedział, że w Gwatemali też jest nasrane, to... Tak. Ej, lecimy, nie, no dobra, polećmy sobie Divers World, bo to nudne po prostu takie w tym momencie. Lecimy jeszcze jedną rundkę Divers World, 30 sekund. Divers World. Teraz będzie troszeczkę trudniej. 3, 2, 1, start game. I to jest, tak jak mówiłem... Indie. New Delhi. No nie róbmy jaj. Wait, czekaj. Nie widzę nigdzie żadnych napisów. No tak, wszystko się zgadza. Gdzieś tutaj bardziej pewnie będzie. Kurde. A ja jednak mimo wszystko. Tu będzie, to będzie to będzie gdzieś tutaj, ale... Ruch lewostronny, pamiętaj. No Indiach jest ruch lewostronny też. Bardziej tam było. Bardziej tam. Malezja. Bardziej tam. No dobra, przynajmniej nie ma Indii cały czas, okej? No tak. 3, 2, 1, next. Ohio. Ohio! Nie no, bez kitu, nie? Ej, mów co chcesz, zaznaczam się... Ja też się zaznaczam Ohio i ciul. I to pomiędzy Cleveland i Columbus. Nie, to nie będzie już Ohio, przypuszczalnie. Jest za zimno, to myślę, że to będzie jakieś... Ale to też chyba gdzieś na jakiś taki... Chociaż nie, no. Ja to bym Dakota Północną... No nie tak daleko, no. Nawet zimniej, no. Znaczy cieplej teoretycznie powinno być. Nie tak daleko. 3, 2, 1, next. Ale powiem ci, że no ciężko jest, że tak powiem, bez żadnych znaków charakterystycznych ustalić, gdzie jesteśmy. Dobra, chyba wiem, gdzie jesteśmy. No ja... A ja mam w tym momencie dylemat, nie? Właściwie, bo... Chociaż nie, bo na tych... Jednak tu bardziej gdzieś, ale... Ja obstawiłem RPA. A myślałem nad tą cholerną Australią. Australią, ja też, ale ten samochód był taki... Tak, i do tego... Australia ma chyba żółte pasy, nie? Nie zawsze, ale generalnie no, ten samochód mnie bardzo zmylił, bo on był taki właśnie... No taki nie najświeższy, ale... A, Wielka Brytania!
No to ty, że to żyjesz w ogóle. Po prostu ruch lewostronny, jakiś tak nie pasowało mi do końca klimat, ale w ogóle klimat, to co ty, niskie drzewka. Nie pasowały, ale też nie pomyślałem o tym RPA w ogóle, wyleciałem też, bo pewnie też bym RPA zaznaczył, nie? Ale... Co wymyślił, kurde, no. Ale... A jeden punkt mam, jest dobrze. Ja 23. No. Ej, ty, nie dobijemy do 1000, mówię ci. 3, 2, 1, next. No widzisz, tam dobrze w pierwszej rundzie poszło, teraz tragedia. No bo już też myślenie zmieniliśmy i to jest takie... No. Dobra, widzę, gdzie jesteśmy. Jak? Dlaczego? To 5000, znaczy 1000 punktów będzie, tylko teraz tak. Ja nie wiem, gdzie jesteśmy. Ja bym to mniej więcej tu zaznaczył, bo to jest na 100% między tymi dwoma krajami. Jakaś flaga jest, ale ja jej nie znam tej flagi. To jest pomiędzy Norwegią a Szwecją, ale nie wiem, która do... CO?! What? Albania? Ja byłem święcie przekonany, że ja tam skandynawski język widziałem. Aha, to nie wiem, mi to zleciało klimatem meksykańskim w ogóle. Jakieś... tak, będzie prościej. 3, 2, 1, next. Było zostać przy tych... Okej. Okay. No super. Super. Czekaj. Dobra, okej. Okay. Albo może nawet tutaj. Albo może nawet tutaj. Tu mi się wydaje, koniec końców. Kurde, jednak w tę stronę bardziej. Jednak w tę stronę. Ja też się na mocno wschodniej części. Dobra, 5000 punktów. Jest! 8000 nawet, jest dobrze! Ej, 8000. Kurde, wyprzedziłeś mnie, niemożliwe. Wygrałem! Natomiast wygrałeś, to jest śmieszne, a ostatecznie maksymalnie byłeś, znaczy razem co zamy do kupy byłeś 31 tysięcy kilometrów poza celem, a ja tylko 18 tysięcy kilometrów poza celem, ale w punktach i tak wygrałeś. No nic, to było głupie. Ale tak, challenge myślę, że wystarczy. A skąd mi tyle... Aha, bo tutaj te 16, bo daje mi 10, dobra. Tak. No nic, ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego chorego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o New Delhi i do następnego i odcinka. Indie. I Indie. Trzymajcie się, cześć. Na razie.